Witam Państwa. Znajdujemy się w sadzie koło Białej Rawskiej. Spotkaliśmy się tutaj z sadownikami, z kraju, jak i sadownikami z zagranicy, abyśmy mogli zaobserwować zbiór owoców maszynowy. A głównie chodzi o to, żeby jak najbardziej ograniczyć koszty zbioru, które generują do tej pory dość pokaźną kwotę. A jabłko przemysłowe w tym roku jest akurat w dobrej cenie. Akurat nie jest to może aż tak dotkliwe, ale w latach, w których jabłka przemysłowe, jak wiemy, są o wiele niżej kosztują, to już decyduje o tym, że ten zbiór robi się bardzo często nawet nieopłacalny. Wielokrotnie przy różnych spotkaniach mówiliśmy o tym, że polskie sadownictwo przechodzi transformację. Widać to bardzo wyraźnie w ostatnich kilku latach, gdzie zdecydowanie obserwujemy tych, którzy produkują jabłka deserowe i chcą pozostać producentami jabłek, które będą sprzedawane jako jabłka deserowe wysokiej jakości, i ci, którzy nie mają takiej możliwości i szukają dla siebie rozwiązania w sadownictwie, a to rozwiązanie zostaje jakby podsunięte. Podpowiadamy, że jest coś takiego jak rozwijająca się dynamicznie gałąź sadzenia sadów sokowych. I tutaj już pierwsze projekty, które powstały takich sadów, przetwórnie, które bardzo chętnie zaczęły o tym też rozmawiać i decydują się na taką współpracę, zaowocowało to tym, że coraz więcej sadowników dopytuje się mnie, jak ten program wygląda, jak on się będzie rozwijał i z kim rozmawiać, z kim podpisywać umowy, jak to w praktyce będzie wyglądało. To się rodzi. Z jednej strony mamy już odmiany do tych sadów i tutaj taką sztandarową odmianą, na której chcemy oprzeć budowę sadów sokowych. To jest polska odmiana wyhodowana na SGGW w Warszawie, odmiana Chopin, która jest odmianą mającą dobre parametry kwasowości, jak i cukry. Nadaje się po testach, nadaje się bardzo dobrze na koncentrat, ma bardzo dobrą wydajność, a jednocześnie ma bardzo wysoką plenność z jednostki, jaką jest hektar. I ta odmiana wpisuje się jako ta odmiana taka, powiedzmy, numer jeden. Do tego oczywiście będziemy szukali, żeby rozciągnąć zbiór, kolejne odmiany. Oczywiście takie odmiany już mamy gdzieś, które obserwujemy i będziemy chcieli wprowadzać. Czy widzi Pan z perspektywy szkółkarskiej takie perspektywy, że jest to dobre rozwiązanie, taki podział na jabłka deserowe, jabłka przemysłowe, a sady tak naprawdę, na sady, prowadzenie sadów przemysłowych i deserowych? O tym mówi się już od wielu lat, że jabłka na koncentrat powinny być odpowiednio dedykowane, żeby ten koncentrat był powtarzalny, żeby parametry tego koncentratu były jednakowe, żeby jakość tego koncentratu odpowiadała standardom. Dlatego tu, jeżeli mówimy o doborze odmian, które odpowiadają tym parametrom, jeżeli mówimy tutaj o tych jakościowych cechach, jakie ma odmiana spełniać, ażeby uzyskać powtarzalny co roku o bardzo zbliżonych parametrach, wiadomo, warunki klimatyczne, wszystko to się zmienia, ale żeby ta powtarzalność była jak największa, to muszą takie sady powstać. Dlatego, że do tej pory koncentrat produkowany był głównie z tego, co zostawało od jabłka odsortowanego, to co było tym odpadem. Natomiast tutaj chcemy podnieść parametry koncentratu, podnieść jakość tego koncentratu, dlatego chcemy dedykować typowe sady przemysłowe. A co za tym idzie? Typowy sad przemysłowy będzie miał inne koszty, więc tu produkcja jabłka deserowego, a potem i tak w połowie sezonu, żeby to się kierować do przetwórni, to ponieśliśmy wszelkie koszty na utrzymanie jabłka deserowego, wyprodukowanie, a potem sprzedanie tego jako jabłko przemysłowe.
mija się z celem, ponieważ ekonomii w tym nie widzimy żadnej. Natomiast jeżeli zakładamy od momentu założenia, że ten sad jest jabłkiem na koncentrat, na jabłka sokowe, to z góry odpowiednio od razu ustawiamy rozstawy, odpowiednio dobór maszyn i dobór odmian, które mają to zagwarantować, że koszty produkcji tego jabłka będą niższe niż jabłka deserowego.